Witam ponownie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Spotykamy się po dosyć dłuższej przerwie, po kilku tygodniach przy moich ulach, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja w tych moich rodzinach pszczelich. Jak już zapewne zauważyliście, zostały mi dwa ule, tylko dwie rodziny. Tak jak można było się tego spodziewać, ten środkowy, mały ul zginął. Przez ostatnie dwa tygodnie przyjeżdżałem tutaj dokarmiać pszczoły. Raz w tygodniu dawałem im syrop. I w pierwszym tygodniu, jak tu przyjechałem, jeszcze kilka, troszeczkę pszczół jeszcze było w tym ulu. W następnym tygodniu przyjechałem tutaj i w ulu nie było już ani jednej pszczoły. Nawet nie było martwych pszczół, więc tak jakby wyleciały z ula i nie wróciły do niego z powrotem, łącznie z królową. Nie było ich wokół ula, nie było ich w ulu, po prostu zniknęły. Dwa pozostałe ule, dwie rodziny, które tutaj zostały, tydzień temu całkiem dobrze sobie radziły. Wymieniłem im tylko podkarmiaczki, które używałem do tej pory. Te podkarmiaczki, takie nowoczesne. Jeśli gdziekolwiek pojawią się w Polsce i będą do kupienia, odradzam. Nie kupujcie tego, ponieważ tak jak widzicie, pszczoły topią się, pomimo że te podkarmiaczki są reklamowane jako bardzo przyjazne dla pszczół, że tutaj tylko pszczoły siedzą i karmią się. Nieprawda, jakoś, jakkolwiek by ich nie ustawiać, zawsze gdzieś tu wchodzą do tego zbiornika i giną masowo, więc nie kupujcie tych podkarmiaczek, to są jakieś Be Smart podkarmiaczki. Musiałem kupić takie, które ustawia się na ul. Zaraz zobaczymy, czy zdały egzamin, czy są lepsze od tych plastikowych. Tak więc zapraszam do oglądania. Sprawdzam, co się dzieje pod spodem. Są jeszcze pojedyncze larwy tego chrząszcza, z którym tutaj się borykałem, ale mam nadzieję, że to już jest koniec jego działalności, bo jest, robi się dosyć chłodno i ten chrząszcz już nie rozwija się tak jak powinien, bo larwy tego chrząszcza rozwijają się w ziemi. Także tak jak tu widzę, wszystko zaczyna zbliżać się do zimy. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Przegląd muszę zrobić dosyć szybko, bo pogoda już nie pozwala na to, żeby rozbierać tak dokładnie ul. Tak więc szybciutko sprawdzimy, co się dzieje. Syropu nie ma. Są jeszcze te chrząszcze diabelne.
Widzę, że ramki są dobrze obłożone. Pszczoły wciąż ładują do nich syrop, który im daję. Pułapki na chrząszcze już są puste, czyli albo nic się w nich nie łapie, albo już nie ma tych chrząszczy, chociaż tutaj widziałem kilka sztuk. Jeszcze się krząta. Zajrzę szybciutko jeszcze na dół. Właściwie widać już, że pszczoły przygotowują się do zimowli. Skupiają się w jednym miejscu. Pierwszy korpus był dosyć ciężki, więc przypuszczam, że większość jest zapakowane miodem. Ciekawą rzeczą jest to, że praktycznie w każdym korpusie widzę komórki, które sugerowałyby, że pszczoły tak jak gdyby chciały się roić. Jeśli to widzicie, są tutaj komórki. Budowane przez nie. Nic w nich nie widzę, ale bardzo dziwne. Nic, nie będę tego ruszał. Pszczoły są dosyć nerwowe, ponieważ jest zimno, wszystkie siedzą w ulu. Ale miodu mają dużo. Ciekawe. Interesuje mnie te. Zastanawiały mnie te komórki.
Muszę zobaczyć, czy... czy są jeszcze larwy. Chociaż o tej porze to już może ich nie być. Nie widzę jajek, ale to już może być po prostu za późno na to, żeby królowa znosiła jajka, więc to nie musi być oznaką, że tej królowej tu nie ma. No dosyć zastanawiające jest to. Szczególnie, że pszczoły zachowują się dosyć nerwowo. No nic, zamknę tutaj, bo i tak już za długo miałem otwarty ten ul, to nie wpłynie na pewno korzystnie na tą rodzinę. W każdym razie miodu mają zmagazynowane dużo. Dla pewności dołożę dzisiaj troszeczkę więcej. Zobaczymy, czy one wezmą ten miód, znaczy ten syrop.
Tu w tej bańce mam około 3 litry syropu. Bańka jest w pojemności 1 galona. Była niecała nalana. Okazuje się, że te podkarmiaczki działają znacznie lepiej, ponieważ ani po jednej, ani po drugiej stronie nie widziałem ani jednej utopionej pszczoły. Czyli okazuje się, że te podkarmiaczki działają zdecydowanie lepiej. No i zobaczymy, co się dzieje w ulu sąsiednim. Tutaj też praktycznie nie ma larw. Właściwie chyba ani jednej nie widzę. Larw tego chrząszcza. To bardzo dobry znak. Syropu też nie ma. Wszystko zjedzone. Mrówki jeszcze szukają szczęścia. Tu w pułapce trochę więcej tych chrząszczy jest złapanych. Ale jeszcze w ulu chodzą. Górny korpus zapakowany miodem dosyć dobrze, chociaż te zewnętrzne ramki, tak jak i w sąsiednim ulu, są puste, nic w nich nie ma. Zobaczymy na dół. Tutaj też sporo chrząszczy. Ale jeszcze się kręcą po ulu. Straszna plaga jest z tymi chrząszczami, no. Nie mogę znieść ich obecności tutaj w tych ulach.
Czoły się denerwują, bo ktoś im przeszkadza, a jest zimno. Chcę tylko sprawdzić, czy jeszcze jest czerw. Tu jeszcze jest czerw i jajka, więc sprawa zaczyna mnie jeszcze bardziej zastanawiać, bo skoro w tym ulu jeszcze widzę jajka i czerw młody i na wygryzieniu, to oznaczałoby, że w sąsiednim ulu matki albo nie ma, albo przestała już czerwić na zimę. Wolałbym, żeby ta druga opcja była prawdziwa. Ale to dopiero będę mógł zweryfikować na wiosnę. Nie będę już tu więcej nic przekładał. Rzucę tylko okiem pod spód, czy podobnie jak w tamtym ulu, również i tutaj, czy są komórki rojowe. Nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma żadnych komórek. Poza dziką zabudową nic więcej. No nic, tak więc zostawię to tak. Też tutaj dołożę syrop do tego ula. Bo ul jest ciężki, ale nie na tyle chyba, żeby jeszcze miał wystarczająco zapasów na zimę.
Również w tym ulu, w podkarmiaczce, nie ma żadnych podtopionych pszczół, co bardzo mnie cieszy. Wychodzi na to, że zmiana podkarmiaczek wyszła mi na dobre. Są dosyć pojemne, ale wlewam tak po niecałym galonie syropu, żeby się tak szybko nie skrystalizował, bo tu widziałem już na dnie troszeczkę było skrystalizowanego. Te chrząszcze są okropne, są wszędzie. Mam nadzieję, że się szybko ich populacja zmniejszy, bo to jest coś strasznego. No dobrze. Tak więc, jak widzieliście, moje rodziny pszczele przygotowują się do zazimowania. Zmniejszają objętość, a zbijają się powoli w kłąb zimowy. Dzisiaj podałem jeszcze trochę syropu, żeby pobrały sobie. Mam nadzieję, że to im pomoże. Martwi mnie tylko ten ul, ten tutaj, ponieważ tak jak widzieliście przed chwilą, znalazłem w nim komórki rojowe. Czy one tak robią po prostu profilaktycznie, czy nie? Nie wiadomo. To okaże się później. Mam nadzieję, że to nie jest żaden zły znak i pszczoły po prostu zabezpieczają się tylko w ten sposób. Ale no cóż, okaże się na wiosnę. Będę jeszcze do nich przyjeżdżał. Nie wiem, czy uda mi się do nich jeszcze zajrzeć, tak jak dzisiaj udało mi się to zrobić, ponieważ zapowiadana jest no, dosyć zła pogoda tutaj. Deszcze no, praktycznie przez ten cały tydzień, nie wiem jak będzie następny. No i robi się coraz zimniej, więc nie wiem, czy będę mógł kiedykolwiek już do nich zajrzeć w tym roku. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze uda mi się. Myślę o zwężeniu gniazd. Nie robi się tego tutaj w takich korpusach Langstroth, ale widzę, że wiele ramek jest z brzegu pustych, pszczoły są tylko po jednej stronie. Nie wiem, co z tym zrobić. Może wyjąć trochę ramek, włożyć jakieś ocieplenie, czy będę musiał pomyśleć, poczytać o tym jeszcze. Jeśli macie jakieś sugestie, napiszcie w komentarzach na dole. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie moich filmów i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Nie wiem, czy za tydzień, ale może coś jeszcze w tym roku o moich pszczołach dokręcę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!